Schematy księgowań przypisujemy do każdego konta księgowego indywidualnie. Zatem wchodzimy w menu Księgowość, Plan kont. Na planie kont wskazujemy w odpowiednim koncie księgowym, czyli na przykład w naszym przypadku przeanalizujemy 401.1 konto i prawym myszką klikając wchodzimy w menu Schematy księgowań. Mamy informację, że jesteśmy na koncie 401.1 i dla takiego konta zdefiniujemy jeden schemat księgowy klikając prawym przyciskiem myszki i wybieramy polecenie Dodaj. Wybieramy typ dokumentu, czyli sprzedaż, zakup, załóżmy kosztowe, strona po stronie winien, czyli będzie koszt, kwota netto. I tutaj wybieramy dekrety, które będą automatycznie dekretowane i odwrotnie w wyniku wyboru tego konta księgowego. Czyli ja tutaj sobie wybiorę, załóżmy, jakąś konkretną budowę, czyli skojarzę moje konto księgowe z daną budową i dodatkowo jeszcze przedmiotem kosztowo-sprzedażowym, na przykład materiał. Czyli definiując taki schemat księgowań, spowoduje to, że po wyborze konta księgowego automatycznie uzupełni się budowa i odwrotnie, po wyborze budowy i przedmiotu kosztowo-sprzedażowego uzupełni się konto księgowe. Zatwierdzimy taki schemat księgowań. Zamkniemy okno i dlatego 401.1 mamy już zdefiniowany taki schemat księgowań. Następnie jeszcze przed wykorzystywaniem schematów należy zwrócić uwagę na menu księgowość ustawienia. I tutaj mamy ustawienia zaawansowane i jest takie pole do wyboru. Nie bierz pod uwagę pozycji dekretacji przy wykorzystaniu schematów księgowych. Oznacza to, że można zaznaczyć pozycje, które system ma pomijać, czyli de facto nie brać tego pod uwagę, bo na przykład nie ma to wpływu na konto księgowe, tylko na przykład samobudowa. Czyli w tym przypadku wybiorę sobie jednostkę organizacyjną i pracownika, żeby te dekrety, żeby nie miały wpływu na konto księgowe ustawione w pozycji dekretacji. Zapisuję to. I teraz już możemy przejść do wykorzystywania tych schematów księgowań. Wchodzimy w menu finanse, faktury na przykład i przykładową jakąś fakturę kosztową. Ważne jest, żeby faktura była od tego nabywcy, kosztowa na przykład, żeby nabywcą tej faktury była firma, dla której zdefiniowaliśmy ten schemat księgowań, czyli ten plan kont, żeby się zgadzał z tą firmą. I załóżmy, klikamy prawym myszką dekretacja. I teraz tak, przeanalizujemy sytuację, w której na początku bierzemy budowę i przedmiot kosztowo-sprzedażowy i ustawi się konto księgowe automatycznie. Czyli wybieramy budowę. Załóżmy budowa hali magazynowej, dla której wybieraliśmy ten schemat księgowań. I w przedmiocie kosztowo-sprzedażowych tam jeszcze mieliśmy materiał. I po wyborze materiału automatycznie widzimy, konto księgowe zostało tutaj zaczytane. 401.1, czyli dokładnie takie, dla którego zdefiniowaliśmy ten schemat księgowań, czyli po wyborze dekretów system automatycznie uzupełni mi konto księgowe. Teraz przeanalizujemy sytuację odwrotną, czyli tutaj wyczyścimy budowę, wyczyścimy przedmiot kosztowo-sprzedażowy i wyczyścimy konto też. I jeszcze raz dodamy konto, żeby się uzupełniły dekrety, czyli sytuacja odwrotna, czyli uzupełniamy konto. I proszę zwrócić uwagę, mamy już ustawioną budowę. Czyli mamy relację dwustronną. Po wyborze konta ustawiają nam się dekrety i po wyborze dekretu ustawia nam się konto księgowe. W ten sposób możemy postępować. I to jest jedna z metod, która powoduje wykorzystywanie tych schematów księgowań. Drugą taką metodą jest operacje zbiorcze. Czyli klikam sobie na faktury tutaj, dla których chcę ustawić schematy księgowań i wykonuję funkcję u góry edytuj. Księgowanie zbiorcze według schematów księgowań. Tak, czyli możemy też tą funkcję wykorzystać. Tak, i wtedy po wykonaniu tej funkcji system automatycznie zaksięguje mi dla tych faktur, które są tutaj, które mają tutaj ustawione. Załóżmy, tutaj w dekretacji zrobimy sobie coś takiego, że ustawimy tą budowę. Ustawimy tą budowę z tym przedmiotem kosztowo-sprzedażowym. Ale konto usuniemy tutaj i zatwierdzimy bez konta. I teraz wykonując tą funkcję edytuj księgowanie zbiorcze według schematów księgowań,
System powinien automatycznie mi wykonać takie księgowanie dla wszystkich zaznaczonych faktur. Po wejściu w dekretację mamy już tutaj konto księgowe uzupełnione, czyli to 401.1. Teraz zrobimy sytuację analogiczną, tylko że usuniemy dekrety. I zatwierdzimy samo konto księgowe. I teraz robimy sytuację, zaznaczamy faktury i wykonamy funkcję edytuj, ale dekretacja zbiorczo według schematów księgowych. I w tym przypadku, jak wejdziemy w dekrety, zobaczymy, że system automatycznie mi uzupełnił budowę wraz z przedmiotem kosztowo-sprzedażowym na podstawie tylko konta księgowego. Czyli mamy te sytuacje, jakby się przenikają. Można w jedną stronę lub w drugą stronę. Tak samo importując dokumenty finansowe, faktury, rachunki z plików, jeżeli mamy konto księgowe ustawione, to system też, jeżeli ma zdefiniowany schemat księgowań, to wykona mi ten automatyczną dekretację tych pozycji, których na przykład może w pliku nie być. I to wtedy odbywa się też automatem.